Radio Wnet, www.wnet.fm. Doktor Paweł Zyzak cały czas ze mną. Z tego, co pan tutaj nam opowiadał, wynikło, że właściwie to spotkanie chyba koncentrowało się, a przynajmniej to, co o nim usłyszeliśmy, wokół tych spraw wewnętrznych, nie tylko amerykańsko-rosyjskich, ale wręcz wokół spraw Donalda Trumpa, bo mówi pan, tak, że tutaj nie ma jakichś wielkich ustaleń geopolitycznych. A co z tymi wszystkimi sprawami Iran, Rosja, Izrael? Prawie, wie pan, prawie wszystko się kręci wokół spraw personalnych Donalda Trumpa podczas wspomnianego szczytu NATO. Mieliśmy dyskusję na temat agresji Rosji na Gruzję, a następnie na Ukrainę, prawda, zajęcie Kremla. Nagle Donald Trump zmienił temat i zaczął krytykować Niemcy za to, że za mało dokładają do tej fair share, a że NATO jest zbyt mało hojne, a że Stany Zjednoczone obarczone są zbyt dużymi zobowiązaniami i tak dalej, i tak dalej. No więc... Ale zaraz, przepraszam, teraz panu przerwę. Myśmy w Polsce raczej się wszyscy przyjęli z radością. No wreszcie Trump powiedział tym Niemcom, wreszcie ktoś im powiedział, że jak oni tak mogą z tymi Rosjanami się dogadywać, tak raczej wzbudziło taką ogólną u nas satysfakcję. Ktoś tych Niemców wreszcie ochrzanił. Znaczy, to jest taka, jakby to powiedzieć, satysfakcja doraźna. Znaczy, cieszymy się z tego, że Donald Trump skrytykował Niemcy, natomiast musimy sobie uświadomić, że on krytykował tak naprawdę NATO, że uderzał w NATO. I jemu naprawdę nie chodzi o te 2%, tak? Zresztą Donald Trump zlewa te dwie rzeczy, tak? Zresztą my chyba jesteśmy w Polsce do końca nieświadomi, o czym mówi Donald Trump. Donald Trump mianowicie twierdzi, że państwa członkowskie zalegają z jakimiś wpłatami. Jeżeli chodzi o budżet NATO, Stany Zjednoczone, budżet NATO jako instytucji, jako sojuszu, to budżet ten Stany Zjednoczone zasilają bodajże 22%, prawda? Niemcy są drugim płatnikiem, to jest 17% i tak dalej, Wielka Brytania, Włochy, etc. I tutaj żadne z państw nie zalega. Natomiast to, o czym mówimy, to są wydatki na obronność. I tutaj rzeczywiście jest 8 krajów, które spełnia te wymogi, pozostałe kraje członkowskie NATO nie spełniają tych wymogów. W 2014 roku państwa członkowskie zgodziły się, że do 2024 roku te procenty wzrosną do 2%, prawda? Natomiast Donald Trump zlewa te dwie rzeczy. Robi to celowo, dlatego że przede wszystkim zwodzi swoją własną bazę elektoratową. To jest dla niego taki pretekst. Jak państwu powiedziałem, po tym powrocie ze Związku Sowieckiego, on mówił wówczas o Japonii przede wszystkim, że Japonia jest takim głównym pasożytem, który pasożytuje na Stanach Zjednoczonych i NATO. Tutaj mówi o innych sojusznikach. Tutaj sobie wybrał Niemcy jako takiego wygodnego psa do bicia. I Donald Trump w czasie tego spotkania zresztą stwierdził w czasie szczytu NATO, stwierdził, że a tak w ogóle to państwa członkowskie NATO powinny płacić 4%, a nie 2%. Więc to jeszcze jeden argument za tym, że Donald Trump także swobodnie posługuje się tymi cyframi. Nie chodzi mu tak naprawdę o to, żeby wzmocnić Sojusz Północnoatlantycki, a żeby go po prostu krytykować z różnych względów, tak? O nich sobie poniekąd mówiliśmy. Ja tylko chciałbym jeszcze odnieść się do tego, co pan powiedział w przerwie, jeżeli chodzi o to, że Trump na szczęście nie jest demokratą. No, Donald Trump bywał demokratą, natomiast pamiętajmy, że te główne apizmenty już po II wojnie światowej, no jednak wstrzymali republikanie, tacy jak Richard Nixon. Do lat 60. republikanie i demokraci niezbyt bardzo różnili, jeżeli chodzi o podejście do komunizmu, do Związku Sowieckiego, do komunistycznych Chin. No, podam taki przykład, że słynny senator McCarthy, który jest znany z tego, że no właśnie prowadził witch hunt, tak, jeżeli chodzi o szpiegów na terenie Stanów Zjednoczonych, był w przeszłości demokratą, tak, a później zajmował miejsce na liberalnym skrzydle partii republikańskiej, przyjaźnił się zresztą z Kennedymi. A więc jeżeli chodzi o przynależność do partii, nie ma tu większego znaczenia. Przykładowo, teraz głównym obrońcą Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o jego spotkanie, jedynym w zasadzie takim obrońcą z Partii Republikańskiej, bo cały establishment Partii Republikańskiej krytykuje Trumpa, łącznie z Paulem Ryanem, jest Rand Paul. Rand Paul
jego syn, przepraszam, jego ojciec Ron Paul, no to są ludzie, którzy zasiadają oczywiście od dawien dawna w obozie Partii Republikańskiej, natomiast od dawna mają poglądy izolacjonistyczne i prorosyjskie. No Ron Paul praktycznie nie wychodzi z Russia Today, prawda, ten słynny kongresmen, prawda, libertarianin i tak dalej, i tak dalej. No cóż, może mają wygodne studio. Do naszego studia natomiast, które nie jest pewnie tak wygodne jak studia wielkich telewizji, ale za to jest w nim zawsze miejsce na wolność słowa i naprawdę, przyszedł kolejny gość, dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. A z tego wynika, że rozmowa dalej będzie dotyczyć spraw rosyjsko-amerykańsko-geopolitycznych. Proszę pana, tutaj nasz pierwszy gość, z którym o tym rozmawiałem, dr Paweł Zyzak, bardzo krytycznie odnosi się do Donalda Trumpa i twierdzi, że wczorajsze spotkanie, ten szczyt w Helsinkach, to głównie był poświęcony ze strony Trumpa, przynajmniej jego własnym relacjom z Rosjanami, jego własnym sprawom, jego wewnętrznej polityki, natomiast nie było tam miejsca na jakieś rozstrzygnięcia o losach świata, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Czy pan jakoś obserwował to spotkanie, tą konferencję, to co się dzieje? Myślę, że raczej po prostu nie wiemy. Ponoć było dwugodzinne spotkanie w ogóle bez towarzystwa kogokolwiek, tylko pomiędzy Putinem a Trumpem, co jest zupełnie taką ekstraordynaryjną sytuacją. I to nie chodzi, żeby uderzyć w płaszcz beton, że tam zrobiono nam nową Jałtę, no ale jak gdyby to raz, że pokazuje pewien stosunek Trumpa do formatów, a dwa, że widziałbym w tym w ogóle jednakowoż pracę tego zespołu, który jest od stycznia zwłaszcza widoczny wokół Trumpa, tak? Bo wcześniej się konsolidował, czyli Navarro, Bolton, Pompeo, Jastrzębie, na wszystkich odcinkach właściwie w grze w Eurazji, krytykowane przez dużą część establishmentu amerykańskiego za politykę, która łamie ład konstruktywistyczny, która chce uciec do przodu, siłowo uciec do przodu, że tak powiem, tak? Twierdząc, że chce uratować ład konstruktywistyczny z Ameryką na przodzie. Natomiast w tym procesie łamiąc ten ład. Widzieliśmy to na szczycie NATO. Widzieliśmy to, co się działo w Helsinkach. Ja nawet bym się mniej przejmował, co dokładnie było ustalane, ale wydźwięk tego, że panowie rozmawiali sobie o Syrii, Ukrainie i innych sprawach, tak jak gdyby to były ich udzielne księstwa, decydując o strefach rozgraniczeń wpływów, no bo do tego się sprowadza to właściwie, takie dyskusje, tak? Bardzo źle pobrzmiewają w kontekście ładu konstruktywistycznego, gdzie są pewne zespoły norm, tak, które Amerykanie budowali po 91 roku w świecie, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić, a zwłaszcza stwarzało to właściwe środowisko, przynajmniej stosunkowo właściwe środowisko dla rozwoju takich państw jak Polska, które są na pomoście bałtycko-czarnomorskim, jak gdyby i bardzo ciężko im jest przetrwać na wysuniętych rubieżach dalekiego morskiego imperium amerykańskiego, gdy jest właśnie rozgraniczenie stref wpływów. Mieliśmy to właśnie w II wojnie światowej i nie tylko. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to na wszystkich frontach ten zespół ścisłych współpracowników rozmontowuje obecny system status quo. To samo się dzieje na Pacyfiku. Amerykanie negocjują z Chińczykami i Chińczycy narzekają, że kolejne są te tury, prawda, które mają na celu uchronić nas od wojny handlowej. One nie wychodzą, te rozmowy, dlatego że Chińczycy na przykład twierdzą, że Trump co innego mówi publicznie, co innego te delegacje mówią, co innego mówi Navarro w telewizji, co innego jest coś ustalane, później Amerykanie, to znaczy jest jakiś chaos, albo celowy, może to jest jakaś taka taktyka, albo przypadkowy. To samo jest zresztą w stosunku do Niemiec i NATO. No, mamy z tym Nord Streamem, wczoraj już wyszło na to, że ten Nord Stream nie jest jak gdyby kontestowany, tak? Jeszcze, mówiąc, raczej w związku z tym, że się zajmuję geopolityką, mam tendencję do takiego uogólniania w takim rozumieniu, żeby jakieś prawidłowości z tego wziąć, gdyż uważam, że pewne decyzje są silniejsze niż egotyzm danego człowieka na takim stanowisku i ci ludzie zazwyczaj nie są przypadkowo na tych stanowiskach, nawet jak mają najbardziej podły charakter. Tak. Konglomerat ciśnień, który wywierany jest na barkach takich decydentów, jest taki, że oni nie mają dużego pola manewru.
chociaż, jak mówię, mogą mieć takie egotyczne charaktery albo z przeszłości różne sprawki tak zwane. Tak? W związku z tym raczej uważam, że jest to nowa polityka państwa amerykańskiego. Na dodatek jeszcze wykonywana przez takiego człowieka jak Donald Trump, który ma taki sposób tak, formatowania się w relacjach z ludźmi na zewnątrz, plus no, nie ma takiego doświadczenia w byciu w establishmencie Stanów Zjednoczonych, co widać było po tej konferencji, to znaczy on cały czas myśli, że sam dźwignie swoją charyzmą, jak uważa, to, że jednakowo został rozegrany w sensie komunikacji formalnej przez Putina, tak? To wynika z braku doświadczenia po prostu. Jednakowoż przekonany, no, tak po prostu jest. Przecież jeżeli ktoś ma doświadczenie, a ktoś nie ma, mówię o komunikacji formalnej. Więc to jest to. Natomiast zwróciłbym uwagę, jak Putin bardzo wiele rzeczy ugrał i podczas tej konferencji. Najbardziej było dla mnie uderzające nawet nie to, że rozmawiali o tej Syrii, nawet nie to, że on tu Putin więcej mówił, Trump nie, i w ogóle, że było to spotkanie, tylko najbardziej było uderzające, jak Putin, to chyba został niezauważony przez tak, obserwatorów, jak Putin flirtował z geopolitycznym morzem, znaczy mówił bardzo pozytywne rzeczy o wszystkich takich zwornikowych miejscach, punktach i siłach tak zwanego geopolitycznego morza. To znaczy puszczał oko. Myślę, że największe ciśnienie podczas tego dwugodzinnego spotkania jeden na jeden mieli towarzysze chińscy w Pekinie. O jak oni bardzo chcieliby być chyba na tym spotkaniu i słyszeć, o czym oni tam rozmawiają. Także wydaje mi się, że Putin rozgrywa bardzo zmyślną grę. Widać, że odrabia lekcje geostrategiczne państwa rosyjskiego. Nawet formując te komunikaty takie, puszczając oko do, mówię, do tych sił geopolitycznego morza. Także no... I kończąc, jeszcze bardzo ciekawe jest, jak Amerykanie będą teraz uspokajać sojuszników na tych wysuniętych rubieżach. No bo właściwie co będą mówić tutaj u nas? No właśnie, bo rozumiem, że my też jesteśmy tym sojusznikiem na wysuniętej rubieży. No, ale właściwie no co będą mówić? Znaczy, to uspokajanie już się zaczęło w czasie wizyty Trumpa na szczycie NATO. Mianowicie Kongres Amerykański wydał uchwały, które jedna i druga izba, które potwierdzają sojusz, zobowiązania amerykańskie względem sojuszników. No, swoje oświadczenie wydał Dan Coats, czyli szef służb Trumpa, ten jego doradca główny do spraw bezpieczeństwa, który stwierdził, że Stany Zjednoczone podtrzymują swoje zobowiązania. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedział przedmówca, rzeczywiście, no, Putin będzie wchodził wszędzie tam, skąd wychodzą Stany Zjednoczone. W miejscach, gdzie wcześniej bardzo mocną stopą stały Stany Zjednoczone, takie jak na przykład Azja Południowo-Wschodnia, teraz coraz mocniej usadawiają się na przykład Chiny, ale także kopuszcza w tamtym kierunku Rosja. Historia nie lubi próżni, tak? Czyli w miejscach, gdzie wcześniej było na przykład Trans-Pacific Partnership, teraz zajmuje taki główny konkurent, prawda, inny sojusz, tym razem z udziałem Chin, RCEP, prawda? To jest Regional Comprehensive Economic Partnership, tak? I Japonia zaczyna rozmawiać chętniej z Chinami. Na Bliskim Wschodzie z kolei sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie, czyli członkowie NATO, zaczynają rozmawiać bilateralnie z Putinem, prawda, o pokoju w tamtym miejscu. To, co robi Donald Trump, on po prostu się wycofuje z różnych międzynarodowych sojuszy i tu już można domniemywać, czy robi to dlatego, że mu kazał Władimir Putin, czy nie. Natomiast sam Donald Trump przeczy sobie. No, tylko te sprzeczne głosy pojawiają się w administracji amerykańskiej, ale sam Donald Trump zaprzecza sobie. On potrafi krytykować Niemcy za właśnie Nord Stream 2, natomiast jedzie do Rosji i kiedy dostaje to samo pytanie o Nord Stream 2, mówi, no to jest normalna rzecz, my ze sobą, czyli Rosja i Stany Zjednoczone konkurujemy, prawda, jeżeli chodzi o ropę, gaz, prawda. Dostaje pytanie, jak traktuje w związku z tym Rosję, czy uważają za adwersarza, a on twierdzi, że to jest tylko nasz rywal, tak, competitor. To jest takie łagodniejsze, zdecydowanie łagodniejsze słowo niż na przykład foe, czyli wróg, prawda? Wrogiem nazwał państwa Unii Europejskiej, czy państwa członkowskie NATO de facto.
Ja nie widzę w głowie Donalda Trumpa żadnej strategii. No jest to człowiek, tak jak powiedział pan doktor, człowiek bardzo ograniczony intelektualnie. No on podczas szczytu NATO stwierdził między innymi, że Irlandia wchodzi w skład Wielkiej Brytanii. To jest jego pojęcie o geografii i o... To spokojnie, bo nawet wielki, przynajmniej w polskim pojęciu Ronald Reagan, to też wydaje się z wiedzą geograficzną był bardzo na bakier. Oj, Ronald Reagan był człowiekiem bardzo oczytanym, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną, geograficzną, ekonomiczną. Poza tym, że był aktorem, bardzo, bardzo dużo czytał. Donald Trump nie przeczytał podobno własnych książek. Ja często porównywałem Donalda Trumpa i wciąż go porównuję do amerykańskiego Wałęsy. No, tym się różni od Wałęsy, że po prostu Wałęsa nie miał bogatego ojca. Pan powiedział, że Ameryka, że Trump wycofuje się z różnych rzeczy i teraz jest pytanie, wycofuje się, ale czy to jest jednak rozwiązanie systemowe, czy to jest rzeczywiście decyzja jakiegoś zespołu strategów, tu gdzieś ustępujemy, bo tu gdzieś musimy mocniej nacisnąć, czy rzeczywiście tak jak są krytycy, jest to twitterowy chaos faceta, który nie do końca ogarnia tego, w co wszedł, zostając prezydentem Stanów Zjednoczonych? Myślę, że jest gorzej, że to jest, gorzej z perspektywy może naszej. Że to jest zaplanowane działanie, dlatego że jest to poparte działaniem administracji amerykańskiej. Po tym, jak różne delegacje wojskowe i niewojskowe po całej Eurazji, co robią, jak negocjują, jak wyglądała ostatnia wyprawa Mattisa do Azji, widać, że jest to spójna strategia. Tak, mogą się różnić w wykonaniu, plus jest oczywiście ten cyrk Donalda Trumpa, bardzo charakterystyczny sposób mówienia na tych konferencjach i jego osobowość, która drażni wiele osób, ale wygląda na to, że jest to spójna strategia, bo ona może być zła, ale jest spójna i przemyślana. Tak uważam i nie wystrzegałbym się jednakowoż łączenia tylko tego z Donaldem Trumpem, bo jedna osobowość nie prowadzi polityki w Stanach. Co więcej, ta polityka się spotyka z ogromnym poparciem kół wojskowych w Stanach Zjednoczonych, co sam byłem świadkiem wielokrotnie. Ona polega nawet nie na wycofywaniu, wręcz przeciwnie. Myślałem rok temu, że Amerykanie się będą wycofywali, albo będą się dogadywali. Natomiast Amerykanie wyraźnie uznali, zwłaszcza Pompeo, Navarro i Bolton, ci koledzy, uznali, że Amerykanie są wciąż tak potężni, że wszyscy mają się dostosować. I to jest właśnie teraz wykonywana ta polityka. Właściwie nazwałbym ją, musiałbym teoretyzować, to bym ją nazwał obrona imperialnego statusu Stanów Zjednoczonych. Tylko po to, żeby to zrobić, muszą rozmontować ten spokojny błogostan wszystkich graczy oraz muszą zagrać w grę o równowagę w Eurazji, co jest złą wiadomością dla nas, bo wtedy potrzebują Rosji. No i dlatego był szczyt w Helsinkach, czyli potrzebują Rosji, bo jeżeli jest ład konstruktywistyczny i Amerykanie mają sojuszników, koncert sojuszników, to balansują nimi i uzyskują swoje efekty, tak? Natomiast jeżeli z sojusznikami się kłócą, jak z Niemcami, jak z Europejczykami z kontynentu, tak, na temat tego, jak ład ma wyglądać, albo jak Korea Południowa nie chce, na przykład tam nie chciała w pewnym momencie zmienić reguł handlu, no z Japonią to akurat szybko poszło, to Amerykanie zaczynają używać Rosji do balansowania, po prostu do straszenia, tak jak teraz wobec Chin, albo wobec nawet tutaj NATO, żeby wydawali więcej pieniędzy. I to zaczyna się niebezpieczna gra, dlatego że jak się raz puści te domina, to powoduje, że powstają regionalne sojusze oraz każdy gra swoje. Znaczy na przykład Polska, albo Tajwan, albo Japonia, albo Korea, już nie mówiąc o Ukraińcach, mogliby zacząć, czy Turkach w szczególności, mogliby zacząć zupełnie swoją grę dla siebie i na siebie. Nie w ramach obrony status quo systemu, tylko pod siebie, co będzie tworzyło koalicje regionalne balansujące, proliferacji broni jądrowej na przykład, zwłaszcza w Azji, na Bliskim Wschodzie. Dlatego, że gwarancje hegemona jak gdyby są tylko ustne wtedy. Tak? Ja bym się tutaj nie zgodził. Proszę bardzo, można się nie zgodzić. Z przedmówcą, Wibinie, no, również dochodzą do mnie głosy z kół wojskowych, że tak to nazwę, skoro już jesteśmy przy tajnych informatorach i koła wojskowe od początku są niezainteresowane koncepcjami jakiekolwiek on nie ma, Donalda Trumpa, są mocno zaniepokojone tym, co robi, jak rozmontowuje różnego rodzaju sojusze. Przedstawiciel tych kół wojskowych
generał Mattis był zwolennikiem na przykład kontynuacji czy przedłużenia irańskiego sojuszu nuklearnego. Jest zwolennikiem tego, żeby NATO rozszerzała swoje znaczenie, swoje wpływy w Europie, nie licząc się z tym tak naprawdę, jaki jest interes regionalny Rosji. Donald Trump ma odmienne zdanie, zawsze miał odmienne zdanie, w czasie kampanii wyborczej wyrażał odmienne zdanie. No, usłyszałem od jednego przedstawiciela owych kół wojskowych, kiedyś nawet będąc w Stanach Zjednoczonych, że naszym pierwszym wrogiem jest Donald Trump, a drugim Władimir Putin. Znaczy oni uważają panów za tożsamych. To jest tak, w amerykańskiej administracji, już to kiedyś wspominałem na antenie, że prezydent rzeczywiście ma olbrzymią władzę w Stanach Zjednoczonych, ustala tak zwane priorytety. Jak komuś nie pasują jego priorytety, to tak jak się to zdarzyło w wypadku Donalda Trumpa, po prostu ich odwołuje na Twitterze. Prawda? Tak się stało z Tillersonem i tak się stało z poprzednikiem Pompeo, czyli generałem Mattisem, także przedstawicielem kół wojskowych. McMasterem, przepraszam. Na to miejsce przyszło dwóch panów. Jeden prezenter Fox News, czyli John Bolton, który był jastrzębiem, ale przestał nim być, bo oczywiście zawdzięcza swoją karierę teraz Donaldowi Trumpowi i potulnie wykonuje jego polecenia. No i drugi Mike Pompeo, który jest jednak politykiem, jest rzeczywiście bardzo zdolnym politykiem, ma to doświadczenie polityczne i rzeczywiście był jastrzębiem. Myślę, że pozostaje jastrzębiem i u niego bym się akurat spodziewał tego, że on, idąc na pewne koncesje emocjonalne z Donaldem Trumpem, będzie chciał jednak ratować to, co Donald Trump stara się celowo zburzyć. No więc ci panowie teraz wykonują przynajmniej nominalnie polecenia Donalda Trumpa i realizują jego priorytety. Ale polityka Stanów Zjednoczonych może się za chwilę zmienić i no ja bym naprawdę... doktor nazwał to uogólnianiem. On jest bardzo potrzebne, tak? Ono nam bardzo dużo mówi o geografii, pewnych tendencjach, jakie występują. Tylko pojawia się jeden taki Donald Trump, bo pojawia się kryzys imigracyjny i wszystkie wizje, prognozy i tak dalej się burzą. Najsłynniejszy polski geostrateg Zbigniew Brzeziński przewidywał, że Związek Sowiecki będzie istniał 60 lat. Związek Sowiecki rozpadł się w kilka lat po tym, jak on to przewidywał i w międzyczasie Związek Sowiecki hodował sobie różnego rodzaju biznesmenów, do których później postsowieckie służby i postsowieccy oligarchowie przelewali swoje pieniądze. W ten sposób je piorąc. I taką osobą był między innymi Donald Trump. On został zaproszony przez Jurija Dubnina, ówczesnego ambasadora Związku Sowieckiego w Stanach Zjednoczonych, nowego człowieka już Gorbaczowa. Został osobiście zaproszony, pojechał do Moskwy i od wtedy zaczęło się zbieranie kwitów prawdopodobnie na Donalda Trumpa, jeżeli nie wcześniej, bo proszę pamiętać, że żoną Donalda Trumpa była pierwszą żoną, była Iwana Trump, obywatelka Czechosłowacji. Czechosłowackie służby bardzo skuteczne również były zainteresowane w obserwowaniu swoich obywateli za granicą, zwłaszcza jeżeli mają kontakty ze znanymi milionarami. Mówię o tym dlatego, że jest wiele czynników, jest wiele wypadkowych, takich jak psychologia, behawiorystyka, po prostu kontakty biznesowe, powiązania, uwiązania, obyczajowe, różnego rodzaju bagaże, które powodują, że dany człowiek zachowuje się tak, jak się zachowuje. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, wielu specjalistów od Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, takich no, świeżych, że tak powiem, którzy są bardzo głośni, zwłaszcza w prasie prawicowej, twierdziło, że on się dostosuje właśnie do tej administracji, do tego, co sobie życzy Pentagon, co sobie życzy Departament Stanu. No, śmiałem twierdzić inaczej, a nie dlatego, że uważam się za wybitnego specjalistę, ale dlatego, że no, kariera, przeszłość, środowisko, z jakiego się wywodzi Donald Trump, no, każą poddać wątpliwość, czy to jest normalny polityk, normalny przedstawiciel amerykańskiego establishmentu, ale bynajmniej nie od strony jakichś tam organizacji antysystemowych, ale od strony raczej grupy nowojorskich biznesmenów o dziwnych powiązaniach z mafią włoską, rosyjską, rosyjskimi pieniędzmi postsowieckimi, etc., etc. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo wspomniany generał Mattis. No, trwa karuzela stanowisk w Waszyngtonie, już abstrahując z tego, że spore jest nieobsadzonych, ale rzeczywiście jest bardzo niepokojący taki rys zmiany w administracji i usuwania ludzi, którzy są związani z aparatem państwa, to znaczy zawsze byli Ameryką, można powiedzieć, jak McMaster. Teraz dochodzą mnie pogłoski również, że Mattis jest na
że tak powiem, w locie potencjalnie. I myślę, że gdyby Matis naprawdę opuścił urząd, to byłby jakiś przełomowy moment z punktu widzenia bezpieczników, bo rzeczywiście od stycznia jest prawdziwa galopada geopolityczna. Znaczy to, co robi nowe otoczenie Trumpa, wojna handlowa z Chinami, kwestia Unii, kwestia Bliskiego Wschodu, kwestia Jerozolimy, kwestia w ogóle wojny na Bliskim Wschodzie, teraz kwestia Rosji. No jeszcze ciekawy jestem, ile jeszcze można tych bezpieczników wyjąć. Matis był przeciwny wypowiedzeniu umowy z Iranem. Dlatego, że jest, ma rację, są bardzo poważne podstawy geopolityczne, żeby Amerykanie tego nie robili, a mimo tego zrobili to. I dotyczy to również sposobu prowadzenia wojny na Bliskim Wschodzie oraz stosunku do Rosji, do Chin. Matis też był przeciwny ostrej retoryce wobec Korei Północnej, bo wie, że wojskowo to było nie do zrobienia. Więc coraz bardziej rozchodzą się drogi Matisa. A tymczasem Matis to jest tak naprawdę człowiek, który naciska guziki na wojsku amerykańskim. I no, ciekawy jestem, jak to będzie, chociaż zaczyna się o tym mówić, że się ich drogi już rozeszły, tak, mentalnie. Jest jeszcze jeden wojskowy w otoczeniu Donalda Trumpa, także bardzo ważny, bo on akurat dba o kondycję psychofizyczną Donalda Trumpa, jest to John Kelly i on również podobno jest na wylocie. Także Donald Trump rozstaje się powoli z kołami wojskowymi i będzie ostra jazda bez trzymanki, jak to mówi dzisiejsza młodzież. Panowie, historia od radia różni się tym, że historia nie ma końca, a radio niestety ma swoje granice chronologiczne i my niestety musimy kończyć tą niezwykle ciekawą rozmowę, bo zaraz będzie przełączenie do naszych kolegów, którzy podróżują nad Wartą, więc teraz jeszcze każdy z panów ma po kilka zdań, takich po pół minuty syntezy. Ja myślę, że zastanawiam się, ile razy kolejne pokolenia Polaków muszą oglądać reset amerykańsko-rosyjski, żebyśmy wreszcie nie wierzyli w te iluzje takiego po prostu pewnej trwałości na pomoście bałtycko-czarnomorskim i naprawdę zaczęli budować nie zamki na piasku, tylko w własne siły i rozumienie, na czym polega balansowanie i na czym polega własna siła, na tym ogromnej przestrzeni między Morzem Czarnym, Adriatykiem a Bałtykiem. Tak? Bez konieczności ciągłego zawieszenia od takich, a nie innych humorów w Pentagonie, na Kapitolu, w Białym Domu, czy innych wielkich grand bargains ponad naszymi głowami, bo szczerze mówiąc, mnie to osobiście strasznie obraża, tak, że my cały czas wisimy, jakbyśmy byli na tej klamce i się zastanawiamy, czy czasem nie zostaliśmy tam sprzedani. Chciałbym być wreszcie w takiej sytuacji, żeby nam to zwisało, za przeproszeniem, tak? Bo my sami kreujemy obszar rdzeniowy i siłę taką, żeby się musieli z nami liczyć i nas zapraszać. Przepraszam, że taki kolejny wątek, tylko akurat badam dokładnie te nasze historie polsko-rosyjskie z udziałem zewnętrznych mocarstw od Napoleona po kolejne administracje amerykańskie i to światło odbite strasznie mnie drażni po prostu. Absolutnie podpisuję się pod słowami przedmówcy. Oczywiście musimy się koncentrować na własnych siłach. Musimy rozmawiać z każdym, kto zagwarantuje nam, a chociaż strzępek bezpieczeństwa. Nie oglądać się wyłącznie na jednego potencjalnego sojusznika, nawet jeżeli jest wciąż supermocarstwem. No dzisiaj paradoksalnie taką ostoją naszą w Europie jest Unia Europejska. Prawda? Jeszcze niedawno wieszaliśmy psy, wciąż wieszamy psy po Unii Europejskiej, ale dzisiaj ona w jakimś sensie gwarantuje nam bezpieczeństwo od naszego wschodniego sąsiada. No więc podpisuję się, zgadzam się absolutnie. Te bezpieczniki, prawda, mówiliśmy o bezpiecznikach w polityce międzynarodowej, takie bezpieczniki w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ustrój, to są tak zwane checks and balances. Jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, no republikanie są teraz zakładnikami no właśnie procesu wyborczego, który się odbywa. Prawdopodobnie stracą władzę. Myślę, że jak stracą władzę, to zaostrzą swój język względem Donalda Trumpa. Będzie mocne recenzowanie. No i jeszcze jedna rzecz, śledztwo Millera, nie? Trump i jego otoczenie, znaczy jego główny prawnik Rudy Giuliani chcą zakończyć jak najszybciej, bo właśnie obawiają się przyjścia demokratów, prawda, i głosowania nad impeachmentem przez większość demokratyczną. Ja myślę, że jeżeli Trump będzie kontynuował tą swoją jazdę, to republikanie będą się w stanie zgodzić na tak zwany polityczny impeachment. Blokuje ich przed tym, przed większą krytyką Donalda Trumpa to, że
Trump zgromadził wokół siebie około 50% zwolenników w bazie elektoratowej. No polega to na tym, że rzeczywiście kondycja gospodarcza jest dobra. Amerykanie generalnie mało interesują się polityką zagraniczną, mało o niej wiedzą, więc Trump tak naprawdę nie odstaje od przeciętnej społeczeństwa, jeżeli chodzi o wiedzę. Natomiast myślę, że wkrótce, jak zaczną spadać te wyniki Trumpa, bo to jest moim zdaniem nieuniknione, jeżeli chodzi o światową ekonomię, postępujące, prawda, postępujący kryzys na giełdzie związany z wojną celną między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, to los Donalda Trumpa może się rozstrzygnąć w przeciągu najbliższych 2 lat. Ale bardziej niż los Donalda Trumpa interesuje nas los Polski. Pewnie będziemy jeszcze do tego wracać. Godzina 7:34. Czas już kończyć. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję. Tą część poranka zrealizował Karol Smyk, wydawała Jaśmina Nowak. Moimi gośćmi byli panowie Jacek Bartosiak i Paweł Zyzak. Radio Wnet, www.wnet.fm.